Cześć, witajcie w przeglądzie technicznym, w którym przyjrzymy się temu, jak powstaje The Walking Dead. Ostrzegam, będą spoilery. Jak zapewne wiecie, serial stacji AMC jest oparty na kultowej serii komiksów Roberta Kirkmana pod tym samym tytułem. Twórcą serialu jest nie byle kto, bo Frank Darabont, scenarzysta i reżyser głośnych ekranizacji Stephena Kinga, Skazani na Shawshank i Zielona Mila. I to właśnie operatora Zielonej Mili zaprosił do współpracy przy pilocie The Walking Dead. David Tattersall sfilmował m.in. trzy pierwsze części Gwiezdnych Wojen, te z przełomu lat 90. 2000. Pozostałe 5 odcinków pierwszej serii oraz początek serii drugiej nakręcił David Boyd, wcześniej odpowiedzialny za całe Firefly i kilka odcinków Deadwood. To właśnie on wprowadził na planie standardy, których ekipa trzyma się do dziś, jak na przykład filmowanie za pomocą trzech kamer jednocześnie, dzięki czemu montażyści mają później większą swobodę przy wyborze ujęć. Kolejnym operatorem serialu był inny kolega Franka Darabonta, Ron Schmidt. Panowie pracowali ze sobą przy filmie Mgła. Ron był także operatorem 78, czyli niemalże wszystkich odcinków The Shield. Od czwartego sezonu jego miejsce zajął Mike Sathrezimus, który był odpowiedzialny za zdjęcia do Pamiętników Wampirów i Teen Wolf. Jego zmiennikiem został Steven Campbell, który wcześniej filmował Graceland i Halt and Catch Fire. I w tym właśnie składzie serial jest filmowany do dziś. Co jest dość istotne, jak to podkreśla Ron Schmidt, pracując nad zdjęciami, operatorzy starają się nawiązywać do estetyki komiksu i ma tu na myśli nie tylko sam sposób kadrowania, ale też zbliżenia wykonane przy pomocy szerokokątnych obiektywów. Charakterystyczne jest też przydzielanie konkretnych zestawów kolorystycznych i rodzaju oświetlenia konkretnym miejscom. Przez co, kiedy śledzimy rozgrywającą się równolegle w Woodbury i w więzieniu akcję, z pewnością ich ze sobą nie pomylimy. Woodbury jest pokazane w ciepłych barwach, wręcz z podkręconą saturacją, a więzienie jest niemalże monochromatyczne i na wysokim kontraście. Mówiąc o The Walking Dead, nie można pominąć osoby, która wniosła do serialu chyba najwięcej. Greg Nicotero i jego firma K&B FX. Greg współpracował m.in. z Quentinem Tarantino, Samem Raimi i George'em Romero. Chyba nie muszę dodawać nic więcej. Przy The Walking Dead zaczynał jako spec od charakteryzacji zombie, z czasem został także producentem i reżyserem. Ma na koncie już 15 odcinków, a tutaj widzicie go także w roli aktora. To on jest odpowiedzialny za tak zwaną szkółkę zombie, czyli specjalne zajęcia dla aktorów, którzy będą się wcielać w żywe trupy. Jednak jego najważniejszym zadaniem jest charakteryzacja. Jednym z pierwszych przygotowanych przez Nicotero zombie była czołgająca się dziewczyna, którą Rick znajduje w parku. W tę rolę wcieliła się Melissa Cohen. Aktorka od pasa wzwyż miała na sobie kilka protez. Zęby były elementem osadzonym na ustach, schowanym pod make-upem. Charakteryzacja trwała 3,5 godziny. Ostatecznie, jak tu widzicie, nogi aktorki były pokryte kolorem niebieskim, przez co bez problemu udało się je w postprodukcji usunąć, a następnie dołożyć w ich miejscu wyłażące z niej wnętrzności. Nicotero lubi stosować proste, ale efektowne rozwiązania, jak na przykład takie oto jednorazowe zombie jak tu. Tutaj wlewa się sztuczną krew, należy ją szczelnie zakleić i stąd biorą się te wszystkie bryzgające krwią rozwalone głowy zombie. Czasem aktorów zastępują sztuczne modele, których na przykład głową można poruszać zdalnie. Tutaj widzicie Grega, który obsługuje takie urządzenie. Oczywiście sztuczna krew dostarczana jest w odpowiednich ilościach za pomocą rurek. A skoro już jesteśmy przy temacie krwi i flaków, pewnie zastanawiacie się, czym są te rzeczy, które je w serialu udają. I tutaj niespodzianka, bo są to wegetariańskie kiełbaski i filety. Serial powstaje w dosyć ciepłym klimacie, a takie bezmięsne zamienniki ograniczają możliwość zarażenia się salmonellą. Teraz czas na efekty specjalne dodawane w postprodukcji. A tych w The Walking Dead jest niemało. Odpowiada za nie Stargate Studios pod nadzorem Victora Skylisa. Ich praca doskonale uzupełnia się z tym, co robi ekipa od charakteryzacji podczas zdjęć. To właśnie na planie filmowym ustala się, które elementy zostaną stworzone i dodane w postprodukcji, a co uda się osiągnąć na miejscu. Przykładem może być sekwencja walki w tunelu kolejowym w 15 odcinku czwartej serii. Tunel z zewnątrz wyglądał na początku tak, ale ustalono, że będzie przebiegał pod górą, a tą trzeba było dołożyć cyfrowo. Samo wnętrze tunelu było jednym z największych planów zdjęciowych zbudowanych na potrzeby serialu. Natomiast finalnym efektem jatki, w której giną zombie, zajęła się oczywiście ekipa ze Stargate Studios.
Ich dziełem jest także amputowana noga Herschela, a właściwie jej brak, bo aktor został sfilmowany z nogą pomalowaną na zielono, przez co bez problemu udało się ją usunąć w postprodukcji. Zresztą podobną rzecz zrobiono z rękoma dwóch towarzyszy Michonne. Fragmenty do usunięcia były pokryte zielonym lub niebieskim kolorem. Ekipa Victora Scalisa wykazała się już na samym początku serialu, tworząc świat, który powoli odkrywa bohater Rick Grimes, będący połączeniem sfilmowanej oddzielnie makiety oraz dołożonych komputerowo szczegółów scenografii. Efekt końcowy jest bardzo realistyczny. A jeśli chodzi o zombie, to nawet nie wyobrażacie sobie, jak wiele z nich zostało w 100% stworzonych cyfrowo. Naprawdę dużo, zwłaszcza w przypadku spektakularnych planów ogólnych. Ich ruch był zarejestrowany wcześniej przy pomocy techniki motion capture. Dzięki temu wklejenie ich w obraz nie jest już nawet ograniczone perspektywą, z której filmuje kamera. Dosyć często efekty CGI mają decydujący wpływ na scenografię. Jak w odcinku pierwszym szóstego sezonu, gdzie przerobiono kamieniołom, w którym rozgrywa się akcja. Podwyższono skalne klify, dodano prowadzącą w górę drogę i wygenerowano cyfrowo ciężarówki. Oczywiście dodano też setki uwięzionych na dole zombie. Podobnie było w przypadku sceny, w której bohaterowie zabijają i zrzucają zombie do rowu. Tyle, że rów na planie filmowym był niezbyt okazały, trzeba było podrasować go cyfrowo. Kiedy indziej Stargate Studios musiało stworzyć całą skomplikowaną strukturę budynku wokół niewielkiej przestrzeni, na której zagrali aktorzy. No i mamy jeszcze dosyć efektowną eksplozję, bo z udziałem dużej ilości zombie w pierwszym odcinku piątej serii. Tutaj widzicie warstwę wykreowanych komputerowo żywych trupów i jeszcze na koniec sfilmowani na zielonym tle prawdziwi aktorzy. Ekipa Stargate Studios zawsze ma dużo roboty przy scenach walki Michonne. Weźmy taką sekwencję jako przykład. Przede wszystkim w rzeczywistości jej miecz jest znacznie krótszy, aby nie stanowił zagrożenia dla aktorów grających zombie. Swój właściwy rozmiar uzyskuje w postprodukcji. Wtedy też ogarnięte są rozbryzgi krwi i rozwalone głowy. Pomagają w tym dodatkowe ujęcia z właściwą długością miecza, ale bez aktorów zombie. Odpowiednia kombinacja tych ujęć daje taki oto efekt końcowy. Teraz przechodzimy do części poświęconej sprzętowi. To dosyć ciekawa historia, bo przed rozpoczęciem zdjęć ekipa testowała wszystkie dostępne na rynku kamery, brano pod uwagę sprzęt cyfrowy, jak i analogowy. Przez przypadek ktoś przyniósł na plan kamerę na taśmę 16 mm. I okazało się, że to dzięki niej uzyskano specyficzną teksturę i ziarno, które sprawiają, że charakteryzacja zombie wygląda bardzo realistycznie. Co więcej, dało to jakość klasycznych horrorów, które były kręcone podobnym sprzętem. Duże znaczenie miała też jego niezawodność. Zdjęcia odbywały się w ekstremalnie gorących i wilgotnych warunkach. Kamerą, której używano najczęściej, była Arri 416. Jest to model wprowadzony w 2006 roku. Nośnikiem jest oczywiście 16 mm taśma filmowa, w tym wypadku Kodak Vision 3 250D 7207 do zdjęć dziennych i 500T 7219 do zdjęć nocnych i w pomieszczeniach. Właśnie to zestawienie nadaje The Walking Dead ten niesamowicie realistyczny paradokumentalny charakter. Takim sprzętem kręcono filmy dokumentalne, zanim nastała epoka kamer cyfrowych. I na takim sprzęcie uczył się filmować operator David Boyd, który jest w największym stopniu odpowiedzialny za estetykę tego, co widzimy na ekranie. Wyjątkowo sekwencje, które miały zawierać efekty specjalne, kręcono na taśmie 35 mm, aby Stargate Studios mogło pracować z obrazem w lepszej rozdzielczości. Oczywiście zdjęcia ze Steadicamu były na porządku dziennym. Obiektywy, którymi kręcono serial, to zmiennoogniskowe Canon 10,6 180 mm. Dopiero później Ron Schmidt wprowadził szkła ze stałą ogniskową Zeiss Compact Primes. Ekipa wykonywała dziennie średnio 70-80 ujęć, a do sfilmowania pierwszego 6-odcinkowego sezonu potrzebne były aż 2000 rolek taśmy filmowej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na temat The Walking Dead. Piszcie w komentarzach, o jakich innych serialach chcielibyście posłuchać. A jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, lajkujcie i subujcie nasz kanał.